Witajcie w kolejnym odcinku z kariery menadżera w FIFA 23. Przed nami w końcu odcinek, w którym rozegramy troszkę więcej spotkań, bo nie ma co ukrywać, że ostatnie filmy były skupione zdecydowanie na okienku transferowym letnim, które się zakończyło w ostatnim odcinku. Też na sprawdzaniu Waszych propozycji, szukaniu wzmocnień i tak dalej. Natomiast dzisiaj rozegramy sobie już sporo meczów ligowych. No i nie ukrywam, że jestem mocno Przestraszony wręcz tym, co nas czeka, bo ostatnio spisujemy się po prostu fatalnie. Zerknijmy na te nasze wyniki, w meczach ligowych przede wszystkim, i widzimy, że ostatnie zwycięstwo 12 sierpnia, później mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć spotkań ligowych, z których żadnego nie wygraliśmy, i to jest katastrofalna pasa. No i zastanawiam się, czy nie zmienić już teraz, natychmiast. Mm, czegoś w tym zespole, jeśli chodzi o taktykę i tak dalej. Natomiast zanim to zrobimy, to miałem jeszcze się przyjrzeć na początku tego odcinka mm, temu właśnie zawodnikowi, prawy obrońca y, Alfons Samsted z Islandii. Y, no i czy to jest piłkarz, którego chcemy sprowadzić? No zdecydowanie chcemy patrząc na jego umiejętności, ale czy jego tygodniówka pozwoli nam na jego sprowadzenie? Muszę się upewnić. Ile zarabia najlepiej zarabiający piłkarz w naszym zespole aktualnie? Jest nim Bailey i on zarabia 6800. Później 6200 zarabia Leonard. Clark już w tym momencie zarabia w sumie dosyć mało jak na jego umiejętności. Ale okej, okay, 6800 to jest max. Więc temu zawodnikowi ja jestem w stanie dać nawet więcej. Jestem w stanie zaproponować mu siódemkę z przodu, bo to byłby naprawdę piłkarz, no, niesamowity dla nas w tym momencie. Y Widzimy, że on miał ofertę z Barnley i odrzucił ją, co ciekawe. Czyli on dostawał ofertę z dużo lepszego angielskiego klubu i ją odrzucił. Więc czy ten transfer będzie wystarczająco realistyczny, żebyśmy go wzięli? No wydaje mi się, że może być z tym problem. Mamy też tego Kuneja, który znowu wygląda super i tego piłkarza ja bym bardzo chciał. No tylko tutaj jest znowu ten problem, że jesteśmy po okienku. I nie możemy go teraz sprowadzić. Najszybciej w styczniu. Wiecie co? Mamy dobrego tego Boltona na prawej stronie. Znaczy dobrego, no w miarę przyzwoitego, więc ja myślę, że na ten moment chyba go tam zostawimy. No chyba, że, dobra, spróbujemy. Ale tutaj on musiałby dołączyć do nas na naszych warunkach, co jest bardzo mało prawdopodobne. Więc tak, kluczowy piłkarz na pewno. Spróbujemy tych negocjacji, ale tak jak mówię, no marne szanse, że on na naszych warunkach do nas dołączy. No i widzicie sami, rok kontraktu zaledwie choć młody zawodnik, czyli on raczej już tak patrzy na nasz klub jako na rozwiązanie bardzo tymczasowe, jeśli już. No i chce dużych pieniędzy, których my absolutnie nie jesteśmy w stanie mu zaoferować, bo maks, który ja mogę mu zaoferować, to jest siódemka z przodu 7,5 tysiąca może. 75 tutaj, zobaczmy, co on na to. Po prostu 11 tysięcy. To już nie brzmi tak źle powiem szczerze. Więc może akurat 7 i tutaj 75. Powtarzamy naszą poprzednią ofertę i zobaczmy. Wciąż 11. No, będzie ciężko. Widzimy, że napięcie rośnie. Więc przejdźmy na 7,5 i tutaj 75 tysięcy. Zobaczmy. I oni się zgadzają. Wow, to jest niesamowite. Więc wydaje mi się, że. To, że on odrzucił propozycję z Barnley, wynikało z tego, że on tam by po prostu nie grał w pierwszym składzie. Prawdopodobnie tego się spodziewał, że nie będzie tam grał w pierwszym składzie, a u nas, no doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że będzie gwiazdą. Podpisaliśmy kontrakt na dwa lata. On prawdopodobnie zdaje sobie sprawę z tego i, i traktuje nasz zespół jako rozgrzewkę przed tym, co będzie dalej, że tak powiem. Prawdopodobnie chce tutaj dołączyć tylko po to, żeby przez jakiś czas pograć i być gwiazdą w zespole, a potem iść gdzieś wyżej. Tak mi się wydaje. Jestem zaskoczony tym, że do nas dołączył, tak czy inaczej. No i wprowadzamy go sobie tutaj na prawą stronę. Mam nadzieję, że wniesie dużo jakości do zespołu i pomoże nam wyjść z tego potężnego kryzysu, który w tej chwili niestety przeżywamy. No a jeśli chodzi o Boltona, no to za Hanta raczej tutaj go sobie wprowadzimy i mamy naprawdę fajnego rezerwowego teraz. Dajmy jeszcze naszemu nowemu zawodnikowi plan rozwoju i numer jakiś ciekawy, więc tak 25, czy będzie jakiś wcześniejszy numer, który będzie interesujący może, wolna jest w tej chwili siódemka, ale na razie nie wiemy jeszcze komu ją damy, dobra 25 to jest całkiem fajny numer, niech zostanie i teraz tak, prawy obrońca widzimy, że super dribbling, fajne też podania, ale ja bym poprawił troszkę tą obronę najszybciej pójdzie tutaj i tutaj poprawi obronę. Dobra, niech będzie szeroko ustawiony obrońca. Idziemy w tym kierunku i zobaczymy, jak to będzie. Chciałbym jeszcze zobaczyć, jak to wygląda z formą i widzimy, że dużo zawodników jest w słabej formie. Między innymi Ainley, więc będzie tutaj trzeba pomyśleć o nim i Goodley też jest w słabej formie. Więc oni w najbliższym spotkaniu nie zagrają. A kto zagra w najbliższym spotkaniu, no to za chwilę zobaczymy, bo już się to spotkanie zbliża. Mamy wiadomości, końcowe raporty na temat paru zawodników. No to nie jest ten poziom już chyba w tym momencie dla nas. Ten Islandczyk wygląda super, i że jest Islandczykiem, to sobie go dodamy. I jeszcze mamy tego piłkarza, który wygląda fajnie, ale jest z Barcelony, zarabia 19 tysięcy, więc odpada. Dobra, więc to mamy załatwione. No i przechodzimy do meczu z Carly, Sli z Carly Slee, tak. Yy, dobra, no, o, jeszcze w ogóle mieliśmy prezentację tego naszego nowego zawodnika. Chciałbym to zobaczyć, bo to jest jednak gwiazda naszego zespołu, jakby nie patrzeć. I nawet mamy w tytule, że nasz junior ma następcę i to naprawdę godnego następcę. Okej, okay, fajnie. No i ten następca zadebiutuje już w najbliższym spotkaniu. Yy, tylko teraz tak. Nie zagra Einley w tym spotkaniu, bo jest w słabej formie. McNeil tutaj dostanie szansę, no i Goodliff, który też jest w słabej formie, zostanie zastąpiony yy, Cashem No chyba tak, chyba nie ma za bardzo innej opcji, bo Hape też chyba nie jest w zbyt dobrej formie. Dobra, zróbmy w ten sposób i spróbujmy wyjść takim składem, ale tutaj liczą się tylko trzy punkty. Jeśli tego spotkania nie wygramy, to dokonujemy zmian w taktyce. Remis Znowu dominacja i znowu remis. Ja naprawdę nie wiem, czy tutaj. To nie jest jakiś błąd gry. No ale. No miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że tutaj wszystko jest dobrze i że to jest no, po prostu jakiś kryzys, który za chwilę będzie trzeba zażegnać. Też ja wiem, że w ostatnim odcinku prosiłem Was o jakieś porady odnośnie formacji, taktyk i tak dalej. Tylko problem jest w tym, że ja dzisiaj nagrywam kilka odcinków na zapas trzy lub cztery odcinki. I ten odcinek, który oglądaliście wczoraj, no to ja nagrywałem tak naprawdę przed chwilą i teraz lecę z kolejnymi, więc nie mam jak się zastosować w ogóle do tych waszych porad. Yy, więc zastosuję się pewnie do nich najszybciej za kilka odcinków, chyba że do tego czasu sam już naprawię tą sytuację. Słuchajcie, zróbmy tak. Nigdy tego nie robiłem w FIFA, zawsze ustawiałem tutaj coś własnego, Spróbujmy zrobić całkowicie zrównoważony atak. I konstruowanie akcji, i stwarzanie szans ustawiamy na zrównoważone, odrobinkę szerzej do 40, i zagęszczenie szesnastki większe, nawet odrobinkę, i tutaj też troszkę zagęścimy. Więc idziemy całkiem inną taktyką, jeśli chodzi o atak. Ale na razie nie ruszam formacji, tylko taktykę, chociaż ewentualnie mógłbym jeszcze zerknąć w wytyczne. I wiecie co, zanim zerknę w wytyczne, to jeszcze jedna rzecz? Musimy przejrzeć tych naszych środkowych pomocników. I teraz tak. To Ralinson ma dosyć słabe strzały. Obrona 61, strzały 63. Jak to wygląda tutaj? Ok, strzały dobre. No, oni wszyscy są tacy raczej uniwersalni i nie wybijają się w jakimś konkretnym kierunku. Więc jak my byśmy mogli to zrobić? Kto ma najlepszą obronę? No Torinson wydaje się piłkarzem, który mógłby mieć fajną obronę nawet, bo ma. No, no tak mi się wydaje po prostu. A jeśli chodzi o atak, no to najlepiej wygląda Longstaff. Ok, więc tak to zostawiamy. I jeśli chodzi o wytyczne, to tak. Torarinson. Wsparcie ataku zmieniamy na cofaj się między obrońców. Obrońcy muszą dostać wsparcie, bo tracimy za dużo bramek. Ty również cofaj się między obrońców. A jeśli chodzi o Longstaffa, to ty będziesz wspierał atak. Tak, to ustawiamy. Również Ali chciałbym, żeby wracał do obrony. Co tutaj mamy? Zostawaj z przodu. Nie, wracaj do obrony. I tutaj też wracaj do obrony, Bailey. A jeśli chodzi o tych naszych obrońców, to oni mają też zostawać, mają zostawać z tyłu. Ok. Więc tak sobie to układamy. Wprowadziliśmy troszkę tych wytycznych, trochę zmian taktycznych również tutaj nastąpiło, więc lecimy dalej, no i zobaczymy, czy to przyniesie jakieś rezultaty. Mam nadzieję, że tak, bo wygląda to po prostu fatalnie, jak się prezentujemy. Yy, dobra, zerknę jeszcze tylko na formę naszych zawodników, czy wciąż są piłkarze ze słabą formą, bo takich nie chcielibyśmy wystawiać do pierwszego składu. No i widzimy, że są tacy, ale tylko Hunt ma słabą. Anderson i Gaj mają średnią. Aha, dobra, tu jeszcze jest. Są piłkarze inni, którzy mają słabą formę. Yy, dobrze, więc tak. Horsfall wciąż ma słabą. Masej. Czy ktoś jeszcze? Nie, Horsfall i Masej, ok. Yy, więc przechodzimy sobie tutaj. W ogóle jeszcze zerknę tylko. Horsfallowi się ustawiła opaska kapitańska na stałe, a my nie chcemy, żeby on był kapitanem naszym na stałe, bo naszym kapitanem jest Clark. On nie był kapitanem mm, ze względu na to, że dwa mecze opuścił przez zgrupowanie reprezentacji. No ale teraz już wszystko wraca do normy. Więc tak, yy, Goodleaf chyba miał słabą formę, tak? Czy to był Horsfall, to właśnie teraz już nie pamiętam, ale chyba Goodleaf, więc ustawmy to w ten sposób i Masę miał słabą formę, więc niech tu wejdzie Bolton. Dobra. Więc takim składem sobie wyjdziemy na to spotkanie i z Harrogate Town. Mam nadzieję, że wygramy w końcu. Wygrywamy. Nawet nie wiecie, jaka to jest ulga dla mnie, bo to świadczy o tym, że te symulacje nie są zepsute raczej. Tylko po prostu po prostu słabsza forma się nam przytrafiła. Longstaff Ainley i Ali strzelają dla nas bramki i w końcu jakieś trzy punkty. Naprawdę jest to dla mnie ogromna ulga w tym momencie. No ale zobaczymy, jak to będzie dalej, bo to jest dopiero jeden lepszy mecz w tabeli. 17 miejsce, czyli wciąż fatalne miejsce. No ale powolutku wracamy, przynajmniej taką mam nadzieję. Tutaj mamy mnóstwo teraz tych końcowych raportów. Yy, za duża pensja. Ja taki będę już wybredny odnośnie tych zawodników teraz. Yy, I będę brał na listę życzeń tylko takich naprawdę yy, bardzo interesujących. I finansowo, i pod innymi względami. Ten wygląda nawet nieźle, powiedziałbym. Ale mimo wszystko za słabo, żebyśmy go wzięli na listę życzeń. No bo my tak naprawdę już mamy piłkarza, którego chcieliśmy i uważam, że lepiej trafić nie mogliśmy tak naprawdę. Yy, no nie, też za słaby poziom. Bo jeśli już mam jakichś piłkarzy stąd brać, to raczej takich pod kątem przyszłości. A tutaj nikogo takiego za bardzo nie widzę. Dobra, więc nikogo z nich nie bierzemy na listę życzeń, ale mimo wszystko dziękuję wam za te propozycje, bo dostałem ich od was naprawdę dużo. No i mieliśmy dzięki temu w kim wybierać i to jest najważniejsze. Yy, zawodnicy nieobecni znowu, niestety, będziemy bez Clarka i Torarinsona. Mam nadzieję, że jeszcze nie w tym meczu. Zobaczmy. Tak, w tym meczu jeszcze zagrają. Weźmiemy udział w konferencji, no bo teraz musimy się Wzmacniać na wszelkie sposoby, że tak powiem. Również musimy poprawiać morale naszego zespołu poprzez te konferencje. Jakie humory po ostatnim meczu? Taktyka się sprawdziła. To zdecydowanie można powiedzieć, bo po zmianie taktyki w końcu wygraliśmy. Wasz zespół ostatnio słabiej gra, udało się ustalić przyczynę. Biorę na siebie całą winę. Zdecydowanie to jest to, co chcę teraz powiedzieć: że to po prostu moje zmiany taktyczne, tak uważam. I zmiana formacji sprawiła, że ci piłkarze no trochę przestali ogarniać, że tak powiem. Jak zmotywować piłkarzy, by dali z siebie wszystko? Chłopcy sobie na to nie pozwolą. Ok, Myślę, że to była udana konferencja prasowa dla nas. No i przechodzimy do meczu z krewetkami. Jeśli dobrze widzę, tak jest. Yy, w tabeli zobaczmy, na którym oni są miejscu. Widzimy, że są na miejscu pierwszym. Okej. Okay, tego się nie spodziewałem, więc gramy z liderem tabeli. U siebie, i to jest mecz, który bardzo, bardzo dużo nam powie. Gramy naszym najmocniejszym składem teraz po zmianie taktyki. No i ten mecz nam pokaże, czy te zmiany rzeczywiście działają. Wygrywamy z liderem tabeli. Leonard, Leonard i Longstaff. Więc słuchajcie, chyba działa. Chyba działa. Teraz to już jest prawdziwa ulga. Jak my z liderem tabeli potrafimy wygrać po tak fatalnej serii porażek, to naprawdę wracamy na dobre tory. Wracamy na dobre tory zdecydowanie i to mi się bardzo podoba. Ok, Godliw plan rozwoju widzimy. Rozwija nam się ten piłkarz. I teraz w co byśmy z nim poszli? Najszybciej zrobi stopera, więc w tym kierunku będziemy z nim szli. Okej, okay, raport o juniorach, zobaczmy jak ci tutaj Malinowski, przepraszam, no zapomniałem o nim, widzę dopiero teraz, że jest na zrównoważonym, ale wszystko zrobi i tak w 9 tygodni. Dobra, wybiegający, niech idzie w tym kierunku, no jego ocena w tym momencie nie jest jakaś niska, ale, ale nie jest też super. Tutaj wciąż jeszcze troszkę potrwa zanim zmieni pozycję, Dwa tygodnie jeszcze, więc czekamy na Richiego, tutaj jestem bardzo ciekawy jak to na niego wpłynie. No a na razie przechodzimy sobie dalej i mamy spotkanie pucharowe Papa John's Trophy. Weźmiemy udział w konferencji prasowej, bo to dla nas istotne teraz bardzo. Choć ogólnie ten puchar to trofeum nas jakoś bardzo nie interesuje, no ale chcemy po prostu grać jak najlepiej. Yy, odpowiemy w ten sposób. No chcemy grać jak, jak najlepiej w każdym meczu po prostu, na tym nam teraz zależy, jak kształtują się humory. Taktyka się sprawdziła, myślę, że po raz kolejny możemy odpowiedzieć w ten sposób na to pytanie. I ostatnie, czy macie nadzieję na ustabilizowanie formy? Pokażemy, na co nas stać. Ok, zespół jest bardzo szczęśliwy, więc z takim dobrym podejściem podchodzimy teraz do tego spotkania. Ja chcę tylko zobaczyć, jak szybko czeka nas kolejne spotkanie ligowe już za dwa dni. Więc tutaj damy może odpocząć paru naszym najlepszym piłkarzom. I takim, dla których mamy zmienników. Yy, więc tak. Tutaj za Aliego może dostanie szansę Bruce. Tutaj Francis. Tutaj Noweless. Troszkę takim rezerwowym składem właśnie wyjdziemy. Yy, tutaj jakbyśmy to poukładali. McNeil. Dostanie też szansę Walker. Czy tutaj mamy jeszcze kogoś? Nie za bardzo. Dobra. Tu dostanie szansę Hunt. Tu dostanie szansę Anderson. Więc naprawdę dużo zmian. Bardzo dużo zmian, nawet, ale tak jak mówię, ja chcę, żeby nasz zespół był wypoczęty na kolejne spotkanie i to się przede wszystkim dla mnie liczy. Tutaj remisujemy jeden do jednego. Noel strzela dla nas bramkę, ok. No ale mam nadzieję, że kolejne spotkanie będzie już dla nas zwycięskie, bo jest dla nas dużo, dużo istotniejsze. Zobaczmy w ogóle, jakie tam wiadomości do nas przyszły, i to są raporty zwiadowcze. Ostatni raport był fatalny. Naprawdę nie było tutaj nikogo ciekawego, więc mam nadzieję, że teraz się to zmieni i chociaż jeden jakiś naprawdę duży talent nam się tu trafi, ale wśród Polaków niestety nikogo takiego nie ma. Tutaj jest w miarę fajny potencjał, ale no ta wartość jest tragiczna, więc Tomek Baran tutaj jeszcze zostanie na dalszej obserwacji. Jeśli chodzi o Anglików, to jest ten Wilkinson, który wygląda nawet fajnie. Wilkinsona podpisujemy. No i jest ten Ibrahim Randall. Fajna ocena początkowa, no ale potencjał słabiutki, więc go odrzucamy. No ale przynajmniej jeden podpisany piłkarz. No i mamy tutaj trochę tych szkotów. Mam nadzieję, że tu ktoś ciekawy się znajdzie. Zobaczymy jak to będzie. Widzimy, że ten Rhys Brown wygląda całkiem interesująco. Ok, to jest bramkarz. Wartość przyzwoita. Podpiszmy go. Widzimy też, że ten Shane Beatty. Prawdopodobnie tak się to czyta. Może być ciekawym piłkarzem. Wow, tutaj jest świetny potencjał, ale ta wartość nie jest zbyt wysoka. Ocena ogólna też, więc chyba na razie byśmy go sobie jeszcze zostawili na obserwacji, no ale Shane wygląda fenomenalnie. Wartość gigantyczna, 2 miliony 300 tysięcy, więc podpisujemy go. Bez żadnych wątpliwości. No, a tego jeszcze sobie zostawimy na obserwacji. Doskonałe wyniki szkół juniorów. Super, że zarząd się cieszy. OK. I jeśli chodzi o czat, no to... Aha, będą kolejne okazje, dobra. Ja bym chciał tylko jeszcze jedną rzecz zrobić, bo jeśli dobrze kojarzę, to my w ogóle nie sprawdziliśmy sobie przed sezonem tych celów od zarządu. Trzy mecze wyjazdowe z czystymi kontami, na razie zero. Okej. Okay. Jeden młody piłkarz do sprowadzenia. Myślę, że to zrobimy. Zakończ sezon z dużym zyskiem, 7,5 miliona, będzie ciężko. Sukces krajowy... Wywalcz bezpośredni awans. No i to jest też to, czego ja chcę, ale to nie będzie łatwe. To nie będzie łatwe, biorąc pod uwagę, jak zaczęliśmy ten sezon, ale z drugiej strony znowu nie wyobrażam sobie żadnego innego scenariusza. Więc my musimy po prostu grać teraz świetnie i tyle. Przechodzimy sobie do naszej szkółki juniorów, która jest tutaj. No i sprawdzamy tych nowych zawodników, których podpisaliśmy. I zobaczcie, tylko na to, shane. On od razu może przecież wejść do tego zespołu na fantastycznym poziomie. On ma ocenę 65 jako środkowy napastnik, a patrząc na te statystyki, to jestem prawie pewny, że zmieniły mu pozycję i to jeszcze poprawi bardzo jego ocenę. Więc to jest geniusz piłkarski, po prostu. A jeśli chodzi o Brown'a, no to tutaj mm, idziemy w Bramkarza i zobaczymy, jak on się będzie rozwijał. Jeśli chodzi o Wilkinsona, 1,72 m, prawy pomocnik, czy rzeczywiście, no wydaje się, że. Tak, może to być prawy pomocnik, ale może na jakiejś innej pozycji by wyglądał lepiej. Środek pomocy? No mógłby być teoretycznie, wydaje mi się. Ofensywny pomocnik? Nie za bardzo. Skrzydła? Też nie za bardzo. Hmm. Dobra, zostawmy go na tym prawym pomocniku i pójdźmy z nim w strzały. Fałszywy boczny pomocnik. Ok. No i został ten fantastyczny piłkarz. Sztuczki 5 gwiazdek, słabsza noga 4 gwiazdki. No, genialnie to wygląda po prostu. Metr 80. No i widzimy, że ma fantastyczny dribbling, tempo, podania też dobre, strzały też może mieć dobre, ale na razie jeszcze nie ma zbyt dobrych, więc co byśmy z nim tutaj zrobili? Myślę, że lepiej by wyglądał jako ofensywny pomocnik, ale jeszcze lepiej wyglądałby jako lewy skrzydłowy. A szkoda, że mamy na, na lewym skrzydle naprawdę bardzo mocno obsadzoną pozycję i świetnego zawodnika. Yy, no bo tutaj ten Shane by wszedł naprawdę z przytupem do drużyny. A tak to może być troszkę problem, ale idziemy w lewego skrzydłowego, bo to myślę, że podniesie mu jeszcze ocenę. Tutaj wciąż czekamy na Richiego. Bardzo powoli on idzie w kierunku tego prawego skrzydłowego, no ale będziemy sobie na niego czekać. No a na razie przechodzimy do spotkania ze Stockport. To jest zespół, który ma tyle samo punktów co my i nie ma zawodników z jakiegoś powodu. Oddają mecz walkowerem. No i my zdobywamy tutaj 3 punkty. No jestem mocno zaskoczony, ale jakby no nie mam zamiaru narzekać absolutnie na to, co się wydarzyło. Trzy punkty, super sprawa i dziewiąte miejsce w tym momencie i zobaczcie, już jesteśmy blisko top 7. Więc naprawdę zaczyna to wyglądać coraz lepiej. Powoli się tam pniemy. Yy, Zespół trzeci ma 23 punkty. My mamy 17, więc to już jest tylko 5 punktów. Nawet do pierwszego miejsca to nie jest jakaś duża strata, więc wracamy do gry. Można to już powiedzieć oficjalnie. Wracamy do gry. Czekamy na kolejne spotkanie z zespołem, który ma zaledwie 8 punktów. To jest jeden z najsłabszych zespołów w tabeli. No i jakim składem my wyjdziemy na to spotkanie? Czy chcemy jakiekolwiek zmiany wprowadzać? Wydaje mi się, że nie. Przechodzimy sobie do tego meczu dokładnie takim składem, no. Mam nadzieję, że wygramy. Nie wiem czemu, ale stresuję się mocno przed tym meczem jakoś. Ale jest zwycięstwo. Ali daje nam zwycięstwo w 88 minucie, 3 punkty. Nie wiem czemu, ale miałem naprawdę ogromne obawy przed tym spotkaniem, że z tak słabym zespołem sobie nie poradzimy. No, wciąż mam w głowie te obawy ze względu na tą fatalną pasce, którą dopiero co mieliśmy. No, ale chyba wszystko naprawdę zaczyna wracać na dobre tory. Richie gotowy do zmiany pozycji w końcu. No i zobaczmy jak to na niego wpłynie. W ogóle to na niego nie wpływa. Szczerze, myślałem, że wpłynie. Myślałem, że przynajmniej te dwa, trzy punkty mu to podniesie. Yy, no dobrze, więc tak. W co byśmy poszli? No i podania, i strzały trzeba poprawić. Najpierw może pójdźmy w strzały, bo to zrobi szybciej. W ogóle słabsza noga dwie gwiazdki. To jest przecież katastrofa. No ale dobrze. Niech on tutaj powoli pracuje. Tutaj będziemy już za chwilkę mieć zmianę pozycji. Ja jestem mega ciekawy. Jak to będzie wyglądało u tego zawodnika, ale to jest talent jakich mało. Naprawdę, to jest wybitny talent. No i czekamy i widzimy, że jest on już gotowy do zmiany pozycji i jak to na niego wpłynie. Myślę, że ze dwa punkty mogą dojść. Jeśli będzie więcej, to będę zachwycony. Dwa punkty. Tak jak mówiłem. No ale ocena 67 w tym momencie w naszej drużynie to jest po prostu coś pięknego. I teraz tak, i widzimy, że dwa tygodnie zaledwie do kolejnych planów rozwoju, więc idziemy tutaj, w fałszywego skrzydłowego, niech poprawi strzały, słabsza noga, tutaj może na pięć gwiazdek nawet wskoczyć, więc to jest niewiarygodny piłkarz. O nim będzie głośno w tej karierze. Jestem tego pewny. Przenosimy go do drużyny seniorów i to jest piłkarz, który zasługuje na tą wolną siódemkę, którą mamy w zespole po odejściu Wilsona. No, lepszego zastępstwa za Wilsona, no który co prawda był środkowym pomocnikiem, ale jakby wiecie, chodzi o takiego charyzmatycznego następcę, że tak powiem, który na pewno będzie ważnym zawodnikiem w naszym zespole. No to nie mogliśmy sobie nikogo lepszego tutaj wyobrazić. Siódemka trafia do ciebie, Shane. No i, czy jeszcze coś tutaj chcemy zrobić? Raczej nie. On zarabia 1500 w tym momencie. Okej. Okay. I teraz tak, zagl zaglądamy sobie do naszego, do naszej drużyny i widzimy, że no dobrze mamy obsadzoną tą pozycję, bo tu jest Ali. No ale lepiej wygląda w tym momencie BT. Więc myślę, że tak, na razie no za Nullesa chyba. I tutaj damy go za kogo? Za Maxwella raczej. No i czy od razu chcemy go wprowadzać do drużyny? No wydaje się, że to jest taki talent, że trzeba by to było zrobić porównajmy sobie w ogóle tych dwóch piłkarzy tutaj Ali ma troszkę lepsze tempo, Biti ma troszkę lepsze strzały, podania mają na bardzo podobnym poziomie, dribbling zdecydowanie nasz nowy junior ma lepszy, no a obrona obrona to nie jest istotna na tej pozycji fizycznie, Ali wygląda lepiej, ale sztuczki, słabsza noga, to wszystko zdecydowanie lepsze jest u Bitiego, no więc słuchajcie ja to zrobię w ten sposób. Wiem, że Ali to jest piłkarz, którego bardzo lubicie, ja też go bardzo lubię. Ale no, myślę, że musimy to sobie ustawić w ten sposób, bo nie ma takiej możliwości, żebyśmy talent Bitiego marnowali. To jest piłkarz, który musi grać. Czy zadebiutuje od razu w tym spotkaniu? Nie. Nie zadebiutuje, bo tutaj zagra Ali, ale na stałe wprowadzony jest już jest już Bity do składu i będzie powoli do zespołu wprowadzany. Gramy z Crowley Town. I oby trzy punkty na nasze konto zostały wpisane. Tak jest. Po raz kolejny wygrywamy. No, piękne to jest, że udaje nam się. No i najważniejsze jest to też, że Leonard się w końcu odblokował. Bo to jest piłkarz, którego nam bardzo, ale to bardzo brakowało. Fatalny początek sezonu tego piłkarza. A znowu zeszły sezon miał genialny. No i teraz widzimy po tym hat triku że się odblokował. I to jest to, czego potrzebowaliśmy, żeby zacząć wygrywać. No, i myślę, że tym bardzo pozytywnym akcentem, odblokowaniem się naszego piłkarza i kolejnym zwycięstwem, które daje nam już szóste miejsce w tabeli, zakończymy sobie ten dzisiejszy odcinek. Ale no, kończymy go w dużo lepszych nastrojach niż poprzedni, zdecydowanie. No tak więc, za dzisiejszy film już bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem.